wyróżnionych. Szczególnie miło jest nam powitać wicestarostę powiatu wieluszowskiego pana Stefana Pietrasa. Dyrektora szkoły pana Włodzimierza Matyję z małżonką. Wychowawców nas trzecich, panią Magdalenę Stachulec. Oraz panią Marię Woźniak wraz z osobami towarzyszącymi. Oraz was, koleżanki i koledzy, uczniowie klas trzecich wraz z osobami towarzyszącymi. Dziękujemy, że zechcieli państwo skorzystać z zaproszenia do wspólnej zabawy. Na ten dzień, a właściwie na ten wieczór, czekaliśmy 3 długie lata. Wypełniliśmy ten czas nauką, umacnialiśmy koleżeńskie więzi, coraz częściej myśląc o zbliżającej się maturze. Już tylko 100 dni dzieli nas od pierwszego egzaminu maturalnego. Dzisiejszego wieczoru pragniemy jednak odłożyć wszystkie myśli o nauce i naszych przygotowaniach do matury, by ta noc stała się wyjątkowa i niezapomniana. Dzisiejszy wieczór to doskonała okazja do podziękowań wszystkim, bez których nasz proces kształtowania wartości i umiejętności nie byłby możliwy. Przede wszystkim chcemy podziękować dyrektorowi szkoły, panu Włodzimierzowi Matyi, za stworzenie warunków do nauki, życzliwą atmosferę i wspieranie naszych młodzieńczych aspiracji. W sposób szczególny dziękujemy naszym wychowawcom, którzy opiekowali się nami przez długie lata edukacji w szkole średniej, pokazując właściwe rozwiązania, otwierając nasze umysły i przygotowując do dorosłości. Dziękujemy pani Magdalenie Stachulec, wychowawczyni klasy trzeciej A oraz pani Marii Woźniak, wychowawczyni klasy trzeciej B. Dziękujemy całemu grupie. Dziękujemy całemu ogrodu pedagogicznemu za wyrozumiałość, cierpliwość i każdą porcję wiedzy, którą nam przekazaliście. Podziękować dziś chcemy również naszym rodzicom, bez których nie byłoby nas tutaj. Wasza opieka i troska zapewnia nam bezpieczne i rozważne przygotowanie się do dojrzałego życia. Pragniemy również podziękować panu Marianowi Bryłce za wysiłek włożony w przygotowanie poloneza, który oficjalnie rozpocznie dzisiaj uroczystość. Dziękujemy również wszystkim przybyłym gościom. To dzięki wam nasza studniówka nabiera tak uroczystego i podniosłego charakteru. A ten szczególny dla nas dzień będziemy pamiętać przez długie lata. Spełniło. No i cóż, świat się zmienia. Chińczycy lądują na Księżycu. Nosimy w kieszeniach komputery. A na studiówce tradycyjnie w Liceum Wieluszowskim od 60 lat rozpoczynamy zabawę od tańca, od poloneza. Myślę, że już mogę.